Pamiętaj, że zostawiając łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale, oceniasz moją pracę i motywujesz mnie do dalszych działań. Dziękuję, Kamil Karsta. Halo, halo, witam bardzo serdecznie na kwalifikacjach do konkursu drugiego indywidualnego w Willingen. W kapitalnych emocjach po pierwszych konkursie wiemy, co się stało, jak Piotrek odleciał. Zobaczmy, czy tutaj nie udał się przeskoczyć ten drugi skok, ale pierwszy był kapitalny, ale to wiemy, że są kwalifikacje. Nie trzeba dawać w kwalifikacjach dużo, bo i tak Piotrek ma. Ale zagwarantowany to musi dać 100% z siebie, tylko tak na luzie skoczy taki treningowy, tylko skok 56, premier z ręka. Klimek ładnie. To jest skok w okolicach 130 metrów. Proszę Państwa, nie zobaczyliśmy z numerem 58 Dawida Głowackiego. Dawid odpuścił sobie skok kwalifikacji, bo i tak ma zagwarantowany udział w konkursie, a jak uwolny skacze. 136,5 metra, jeszcze jak wiemy, nie zobaczymy. Maciek Kotak w kwalifikacjach też sobie Maciek odpuszcza. 60 numer liście startuje ma Stefan Hula. Zobaczmy skok Stefana Huliosa, nieudane zawody. Ja teraz pokazał dobry skok Stefan. No i ostatni nasze, jak wiemy, 62 numerem na liście startuje nie pokazał się. Maciek odpuścił ten skok i ostatni. A teraz oglądamy Kamila Stocha, zobaczmy skok Kamila, to będzie daleki skok i przepiękny. 140 metrów trzecia pozycja Kamila Stocha. I co, myślę, że to był wynik, to był ostatni skoczek kwalifikacji i my się będziemy powoli żegnać. Widzimy się później za 2 godziny na konkursie indywidualnym, czyli co, do później. Cześć!